Witam Was bardzo serdecznie, zmierzyłbym się ciśnienie, bo na pewno jest wysokie i dzisiaj porozmawiamy o fotowoltaice. Jak historia się powtarza i znowu zostaniemy wyrolowani, ale podam też przykłady, jak tego uniknąć i jak możemy wspólnie z tym walczyć. Zacznijmy od samego początku. Ja wracając do Polski i mając świadomość, że będę mieszkał w domku jednorodzinnym, co kiedyś bardzo tego nie chciałem, chciałem żyć gdzieś w mieście, najlepiej za granicą i to tak realizowałem, ale życie tak się potoczyło, że wróciłem do domu rodzinnego i próbuję po rodzicach dalej ten dom ulepszać. I że kiedyś czytałem o fotowoltaice i ten pomysł mi się bardzo spodobał i kurczę, stwierdziłem, no dom można zrobić, uniezależnić, tak? Mogę mieć swoją energię, mogę mieć w przyszłości źródło, które będzie czerpało z tej energii. Jest dom samowystarczalny, tylko wystarczy nazbierać i zainwestować. I tak zacząłem robić. Tylko miałem tą świadomość, poznałem dość dobrze historię i dzisiaj Wam to powiem. Tak samo przykład mojego sąsiada niedalekiego. Kiedyś zainwestował w olej opałowy. Było świetnie, bo ten olej był po 2 zł. Ale nagle się zrobił po 4 zł. No to już koszmar się robi. I o tym Wam przeczytam. I tego właśnie się bałem. I to była szansa 50%, czy stanie się coś podobnego, czy nie. Ale już stwierdzam, że bankowo się tak stało i może nawet i gorzej. Dlatego odradzam Wam, albo przystąpimy razem do wojny o swoje, albo nie wchodźcie to za Chiny, bo teraz jest najgorszy czas, żeby się przyłączyć. Oni Was naciągają, bo prosument się kończy, bo już nie zyskacie. Ale Wy tak naprawdę wkopujecie się, moim zdaniem, bagno. Będziecie takim koniem, który chce być wolny, a tak naprawdę narzucają Wam homonto i będziemy pracować dla kogoś tej instalacji. I zaraz to wszystko będę tłumaczył. A czemu nie warto? Bo wiecie, jak jest popyt, teraz się wszyscy na przykład zrzucają, to na przykład cena takiej instalacji za 1 kWh kosztuje już, nie wiem, 5, 6, 7, 8 tysięcy. A przecież jeszcze pół rok temu, 2 lata temu to było o wiele niżej. Można było kupić za 4, 3, tak. Najpierw będziemy musieli się cofnąć w historii właśnie do tego oleju opałowego. Ja Wam przeczytam stary artykuł i patrzcie, jakie to wszystko podobne się robi. Już wchodzę w komórkę. I tak, artykuł z 19 lutego 2012. Ceny oleju opałowego 100% w górę. W ciągu 3 lat paliwo radykalnie podrożało, a jego jakość drastycznie spadła. Właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, które kilka lat temu zdecydowały się zainwestować w ogrzewanie olejem opałowym, dzisiaj mają nóż na gardle. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat paliwo to podrożało dwukrotnie, o ile w lutym 2009 roku jego litr kosztował około 2 zł, to wczoraj był to dokładnie 4 zł i 1 grosz. Ale to i tak mniej niż rekord, jaki padł 13 stycznia, czyli u progu fali dużych mrozów. W tym dniu opał wart był w hurcie 4,26 grosze brutto. Tej zimy wydamy na ogrzewanie 100 tysięcy złotych, o 30% więcej niż rok wcześniej. Zimą 2008-2009 było to tylko 50 tysięcy złotych, podsumowuje Marek Nawrocki z zarządu wspólnoty mieszkaniowej w podwarszawskim Pruszkowie. Dodaje, że w obliczeniach szalejących cen oleju nieuchronne były podwyżki czynszów. Od początku roku każdy z 30 lokali płaci średnio o 70 zł miesięcznie więcej, mówi. I teraz zapytamy się, dlaczego tak się stało. Już to szukam i wam czytam. Jest. Pod koniec lat 90. polski rząd reklamował olej opałowy jako najlepsze paliwo do ogrzewania domów. Wówczas zachwalał jego wartości ekologiczne i podkreślał, że szczególnie atrakcyjne jest dla tych, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci gazowej. Patrzcie, jakie to wszystko podobne. Wtedy olej opałowy był ekologiczny, teraz coś lepszego, panele słoneczne są ekologiczne, nie masz jeszcze podłączenia do sieci gazowej, zainwestuj. Co się dzieje dalej? W
ciągu kilku lat w ogrzewanie olejowe zainwestowało 2 miliony odbiorców indywidualnych, głównie właścicieli domów jednorodzinnych i wspólnot oraz mniejszych spółdzielni. Szybko jednak okazało się, że wpadli w polityczno-paliwową pułapkę. Tak jak my. Widzicie podobieństwo? Bo ja dostrzegam to bardzo dobrze. No. I już mówimy dlaczego. Patrzcie, oni kupowali ten olej opałowy, rząd to zachwalał, to tak samo jak u nas z fotowoltaiką. Cena 2 zł. Rząd narzucił akcyzę na paliwo. Jeszcze kraje paliwa podrożały i cena ponad 4 zł. Zajebiście, nie? A patrzcie z fotowoltaiką. Tutaj jest też mieszana Unia Europejska, bo musieliśmy te 20-30% mieć zielonej energii i ceny tej fotowoltaiki były duże, no i ruch był dość mniejszy. No to żeby zachęcić ludzi, powstały dotacje. No to powstała ta marchewka, powstał też prosument. Wszystko zajebiście, ludzi coraz więcej to pobudowało. Czyli tak samo nas do tego no, zachęcili, tak? I okazuje się, że to jest właśnie kolejna pułapka polityczna. Dlaczego? Pamiętacie, jeszcze kiedyś były takie reklamy: pobuduj sobie instalację fotowoltaiczną, a nie będziesz w ogóle płacił rachunków za prąd. I to była prawda. No ale po jakimś czasie rząd dorzuca opłaty stałe. Co to jest? Że jak nawet masz te 0 zł za prąd, to masz takie opłaty, które miesięcznie musisz zapłacić. Czyli twoje tam koszty już miesięcznie i tak wchodzą na 100, 200, 300 zł, bo tych opłat jest coraz to więcej. I mają jeszcze kolejne haki. Mogą narzucić nam takie honoto, że będzie grubo. A w to wchodzi jeszcze takie coś jak moc bierna. I ja zrobiłem taki filmik, dlaczego, co jest nie tak z fotowoltaiką, dlaczego tam duże firmy nie budują paneli fotowoltaicznych na swoich tych zakładach, chociaż mają dużo miejsca. Ktoś mi napisał, poczytaj sobie o mocy biernej. No i w polskim prawie jest coś takiego, że jeśli masz tej dużo mocy biernej i ją oddajesz, to będziesz płacił o wiele większe, że tak powiem, kary za to, że produkujesz tą moc bierną. Ja nie umiałem skumać, ja wam powiem, wytłumaczcie mi jak się mylę, ale z tego co ja na chłopski rozum czaję, to jest coś takiego, że mamy na przykład te wszystkie maszyny, czy na przykład w domu, bo niestety właśnie w domu wy też produkujecie tą moc bierną, jak mamy te wszystkie urządzenia i mi się wydaje, że to jest rola kondensatorów, bo tylko kondensator przechowuje tą moc i może ją oddać, chyba że się mylę, ale to właśnie mnie poprawcie. Ale miesza z tym, jest moc czynna, którą pobierają te wszystkie urządzenia, zużywają, jest też ta moc bierna, która zostaje w tej maszynie i na przykład ona zostaje znowu do sieci wydalona. I na przykład czym więcej tej mocy wydalamy, to właśnie są większe kary. A jak te zakłady nie mają liczników dwufazowych i nie jest to podliczane, to nie mają tych kar, czyli nie opłaca im się to. I teraz jest pytanie, że oni mogą też wprowadzić tą moc bierną do rachunków do zwykłych użytkowników, tacy jak my. I to mamy na tych licznikach. Ja to sprawdziłem, ja bym zapłacił już około przez te 3 lata, a nie, przepraszam, wróć, około tych 5 lat, jakieś 10 tysięcy mi się nazbiera. To jest ogromna kwota, na razie ich nie płacimy, ale jak to zrobią, no to już jesteśmy w ogóle pogrzebani, moim zdaniem. Nie wiem, jak wy o tym myślicie, ale to jest naprawdę no, nieopłacane. Zastanówcie się, apeluję do was, nie wchodźcie w to bagno. Jak najszybciej zrezygnujcie. Ale nas już też, moim zdaniem, są miliony. Co najmniej jak 2 miliony tam w ten olej opałowy weszło, to moim zdaniem fotowoltaiki weszło jeszcze więcej. I na przykład są takie kanały jak panele fotowoltaiczne, jest Waldek, jest Marek. Marek, dobrze mówię, jak ten, to bardzo go przepraszam. On właśnie apeluje, żeby zająć się polityką, ale nikt nie mówi, jak z tym walczyć. Ja w mojej chorej głowie znalazły się 2 pomysły i zaraz wam opowiem, co możemy zrobić. Nie być właśnie bierni, tak jak ta energia. To tak samo jak Waldek robi film, co tam podlicza. Te wszystkie właśnie opłaty stałe mu weszły. I na przykład jak ludzie normalnie płacą 60 parę groszy za 1 kWh, to mu tam wyszło już grubo ponad złotówkę. No ale mówi, i tak dalej produkuje z tym prąd, i tak to się opłaca. No tak, no to tak samo. No i takie wmawianie sobie, zamiast powiedzieć szczerze,
Ja wiem, że wszyscy, co ktoś sobie coś zainwestował, jakieś kupił auto albo coś mu się psuje, to i tak powie, zajebisto, i tak super. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, no daliśmy się wyrolować, zostaliśmy frajerami, naciągnęliśmy się na tą marchewkę, a teraz będą nas doić. I znajdźmy sposób, bo jest nas dużo, jak jest nas dużo, w kupie siła, to możemy coś zrobić. I już wam mówię i apeluję do nich, żeby to może powielili. Oni mają właśnie większe kanały, mają zgromadzonych tych ludzi i możemy razem to zmienić. No to tak, jest nas dużo, jest internet, są masowe media, możemy się zjednoczyć. Już są te fora, gdzie są właśnie skupiają wszystkich, co mają fotowoltaikę czy pompy ciepła. No i patrzcie, ja widzę dwa rozwiązania. Pierwszy jest trochę drastyczniejszy, może też nas zaboleć. Jestem... Do was się pytam, czy to by zadziałało i co by wpłynęło. Bo oni tej energii też potrzebują. Nie ukrywajmy tego. I na przykład załóżmy, że się zgadaliśmy i to będzie właśnie nas kosztowało, ale na przykład poświęćmy to, że na przykład taki strajk. Tydzień wszyscy wyłączamy instalacje. Oni muszą zużywać więcej węgla, więcej swojego prądu. Nie wiem, jakby to wtedy wpłynęło, wtedy nie mają tej zielonej energii, tak? Czyli Unia może też im jakieś kary narzucić. Możemy w ten sposób zaprotestować. Co wy o tym myślicie? A drugi sposób wydaje mi się jeszcze lepszy. Jest nas dużo. Jesteśmy obywatelami. Mamy głos. I na przykład ci z oleju opałowego podali się. Płacili później te 4 zł, nic z tym nie robili. Czy zmienili ten system, stracili kupę kasy. No ale nie zróbmy tego samego, tak? Jeśli na przykład kobietom odbierają jakieś prawa albo narzucają im jakieś prawa, wyszły na ulicę, powiedziały swoje. Jesteśmy w demokratycznym kraju, zostało to wysłuchane i udało im się uchować to co chciały. Bo tak samo my możemy się umówić, możemy się pojechać do Warszawy, możemy wyłączyć te instalacje. Mogą usłyszeć, że stracą, no jest nas miliony, mamy rodziny, to miliony głosów, tak? Liczymy się. Jeśli tak nas traktują, to stracą stołki, tak? To im też może dać bardzo dużo do myślenia. Jestem ciekawy waszego zdania, czy udałoby się zjednoczyć nas, Polaków, w wspólnej walce i bronienie swoich praw, swojego domu jednorodzinnego, swojego dobytku, swoich finansów. Co wy o tym myślicie? Serwus, trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach.